Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Miejski konkurs przedmiotów ścisłych. Gala Niegrzeczni 2014. Podsumowanie 22. Wojewódzkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niebiescy pokonali Jagiellonię. Klirex poległ w Zduńskiej Woli. Chcąc jak najbardziej ułatwić mieszkańcom Chorzowa dostęp do informacji na temat nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, Chorzowski Urząd Miasta wydał specjalny kalendarz. Zawiera on wszystkie informacje związane z odbiorem śmieci w mieście. To jest kalendarz, który można wykorzystywać jako zwykły kalendarz, ale również są tam cenne informacje dla mieszkańców, jak segregować odpady, kiedy odbiorą mi konkretny rodzaj odpadów. Są tam harmonogramy, są tam wytyczne, co należy robić, a czego nie należy robić. Więc myślę, że to jest taka cenna informacja dla mieszkańców, z której mogą korzystać cały rok, bo on obejmuje cały rok i zawsze mogą wrócić do tego, co było kiedyś i sprawdzić, czy aby na pewno robię dobrze. Wykorzystaliśmy oczywiście doświadczenia z krajów zagranicy, ale staramy się dostosować je do naszych warunków lokalnych, więc myślę, że jest on ciekawy i dla mieszkańców będzie rzeczywiście bardzo taką dobrą ściągą do tego, co powinniśmy robić i kiedy co będzie u nas na nieruchomości odbierane. Mam nadzieję, że sprawdzi się to. Jak będą sygnały od mieszkańców, że trzeba coś jeszcze w nim poprawiać czy modyfikować, to w przyszłości oczywiście jesteśmy na to otwarci, ale myślę, że pomysł w Chorzowie się sprawdzi. Kalendarz został wysłany do wszystkich mieszkańców Chorzowa. Jeśli do kogoś nie dotarł, wystarczy skontaktować się z Wydziałem Usług Komunalnych w Chorzowskim Urzędzie Miasta. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zorganizował miejski konkurs przedmiotów ścisłych. Podczas rywalizacji uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii. Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie chorzowskich gimnazjów. Uczestników było 27, a samych gimnazjów 14. Sama budowa testu jest tak skonstruowana, że nauczyciele chorzowskich szkół, my ją nazywamy radą programową, układają pytania i uczniowie potem rozwiązują te pytania. To jest jedno zadanie z matematyki, jedno z fizyki, jedno z chemii i jedno z biologii. Ideą konkursu jest popularyzacja przedmiotów ścisłych. W konkursie największą wiedzą wykazał się Daniel Kluska. Drugie miejsce zajął Adam Schreter. Konkurs nie był najprostszy, było dużo trudnych zadań, ale daliśmy sobie radę. Niektóre zadania były wymagające, inne mniej, ale ogólnie poziom był wysoki. Zawsze byłem akurat dobry w przedmiotach ścisłych, trochę gorzej z przedmiotami humanistycznymi. Trzecie miejsce zajął Igor Mason ze Społecznego Gimnazjum Śląskiego. Na czwartym miejscu wyróżniono Olgę Jędrys z Gimnazjum nr 11. Urząd Miasta ruszył z akcją utwardzania miejsc pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli łatwiej z nich korzystać. Nie będą musieli brnąć w błocie, a wokół łatwiej będzie utrzymać porządek. Na dzień dzisiejszy mamy utwardzonych około 300 metrów kwadratowych powierzchni, m.in. na ulicy Moniuszki czy w Maciejkowicach. Wskazane lokalizacje są już utwardzone. Myślę, że dla mieszkańców to będzie większy komfort korzystania z tych urządzeń do gromadzenia odpadów. To my wskazujemy miejsca, które należy wybrukować. W pierwszym wariancie były podstawione pojemniki. Jeżeli stały się już one ostatecznymi lokalizacjami, że tam już mieszkańcy do nich się przyzwyczaili i nikomu już nie przeszkadzają, to w tym momencie my możemy podjąć decyzję, że jeżeli jest taka konieczność, to wówczas takie miejsce należy utwardzić, żeby właśnie ułatwić korzystanie z tych urządzeń. 12 lutego Chorzów przeżył prawdziwe oblężenie gwiazd z pierwszych stron gazet. Na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury miała miejsce gala Niegrzeczni 2014, podczas której poznaliśmy laureatów plebiscytu wyróżniającego niegrzeczne przypadki z showbiznesu, telewizji, kultury oraz polityki. Wśród polityków cieszę się opinią niesfornego, niepoprawnego, więc uważam, że to jest naturalne. Swojego zaskoczenia z wyróżnienia nie krył Adam Asanow z zespołu Piersi. Zaskoczenie oczywiście jest, bo to być nominowanym do jakiejkolwiek plebiscytu jest zawsze zaskoczeniem. Ale bardzo się cieszymy, że akurat do tak zwariowanej, freakowej gali zostaliśmy zaproszeni, więc super. Co trzeba zrobić, by zostać nominowanym? Trzeba postępować normalnie. W społeczeństwie wariatów ludzie zachowujący się normalnie uważani są za wariatów, więc wystarczy. Impreza okazała się świetną okazją do pokazania nowego oblicza Chorzowa. Kiedyś Chorzów miasto węgla i stali, dzisiaj miasto kultury, sportu, handlu i usług, można powiedzieć. Właśnie dzisiaj mamy tą przyjemność gościć gwiazdy z całej Polski, z różnych dziedzin. To są kabareciarze, to są zespoły muzyczne, to są
aktorzy, to są reżyserzy prowadzący programy publicystyczne. Myślę, że to jest dobra promocja miasta, ale też i ważne wydarzenie w tej ofercie kulturalnej dla mieszkańców naszego miasta przede wszystkim. Proszę bardzo. 13 lutego w Sztygarce podsumowano 22. Śląski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wysiłek 139 sztabów, które zrzeszyły ponad 29 tysięcy wolontariuszy, zaowocował zebraną kwotą 4 113 829 złotych 34 groszy. Wynik jest o ponad 600 tysięcy złotych większy niż w poprzednim roku. Wśród 139 sztabów, które w województwie śląskim zrzeszyły blisko 30 tysięcy wolontariuszy, czyli przypomnijmy o kilka tysięcy więcej niż w poprzednich latach, również zawdzięczamy tę właśnie sumę. Sumę tę będzie można jak najbardziej znowu wydawać na sprzęt medyczny, w tym również właśnie dla miasta Chorzów, który tego sprzętu otrzymał w chwili obecnej za ponad 5 milionów złotych, więc jest to suma niebagatelna, czyli jednak finał się na pewno opłaca. Największą kwotę w jednej puszce miała wolontariuszka z Katowic, która zebrała ponad 6400 zł. Na podsumowaniu pojawił się również najmłodszy wolontariusz w województwie śląskim. Tymek miał 2,5 miesiąca, kiedy został wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tym samym był najmłodszym wolontariuszem kwestującym. Tymek wraz z rodzicami uzbierał ponad 2300 zł do puszki Wielkiej Orkiestry, a jest mieszkańcem Chorzowa, więc jest tutaj właśnie stąd najmłodszym wolontariuszem w województwie śląskim. Niebiescy wygrali pierwsze spotkanie w tym roku. Spotkanie z Jagiellonią zakończyło się wynikiem 1-0 po golu Marka Zieńczuka. W szatni po pierwszej połowie może nie było jakoś mega ostro, ale na pewno wiele uwag padło pod adresem naszej gry. Przed wyjściem powiedzieliśmy sobie, że kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku będzie nie stracenie bramki i rzeczywiście to się sprawdziło. Myślę, że z perspektywy meczu z boiska było widać, że jednak mieliśmy tą przewagę, stwarzaliśmy więcej sytuacji, ale niestety no, piłka jest taka, że kto ich nie wykorzysta, ten przegrywa. Potrafiliśmy wykorzystać tą jedną z nielicznych sytuacji i dobrze się broniliśmy, także 3 punkty zostają na ciche i no będziemy małymi kroczkami robić wszystko, żeby awansować do tej 8. No pierwszy krok zrobiliśmy. Klirek zwrócił ze zduńskiej Woli na tarczy. Gatta rozgromiła Chorzowian 9-2. Gospodarze już po pierwszej połowie prowadzili 4-0. W tle naszej słabej gry Gatta rewelacyjnie się prezentowała, zasłużenie wygrała, co mogło być jeszcze wyżej. Szczęście się skończyło tylko 9. Wychodziło wszystko, tak? Czyli kontry, wychodziły nam budowanie akcji, wychodziła nam gra w obronie. Także tutaj w dniu dzisiejszym nie było jakiegoś takiego słabego punktu. Na pewno to, że w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo agresywnie, spowodowało, że szliśmy 4 bramki i tu już jak gdyby no, po pierwszej połowie był mecz, można powiedzieć, rozstrzygnięty. No, w drugiej kontrolowaliśmy grę i spokojnie z tyłu czekaliśmy na to, aż tutaj się drużyna Chorzowa odkryje. Chciałem pogratulować gospodarzom zwycięstwa. Trafiliśmy na dzień, w którym byli bardzo dobrze dysponowani, chociaż równocześnie pomogliśmy im w zdobywaniu bramek po kontrach z uporem maniaka, dając się wciągać w ich przedpole, po czym następowały szybkie kontry i bramka za bramką. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. W Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się premiera spektaklu Tajemna Ekstaza w wykonaniu Młodej Reduty. 28 lutego Ruch Chorzów podejmie Śląsk Wrocław. Zapraszamy do Starochorzowskiego Domu Kultury na 4. Chorzowski Bal Ślązoka. To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!